Dzień dobry Państwu jeszcze raz, Zbigniew Malczewski. No ja tu Państwu chciałem opowiedzieć o tej mojej koncepcji holograficznego świata. Skąd to się po prostu zaczęło? Ano zaczęło się właściwie już od szkoły, no od szkoły średniej. Jakoś te prawa fizyczne, zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania energii, jakoś do mnie tak po prostu nie przemawiały, coś wewnętrznie czułem, że po prostu, że coś jest nie tak. Negowałem to, nie wierzyłem w to. Gdy byłem na studiach, to wpadły mi w ręce ciekawe prace. Jest taka praca De Bruyne'a, zasada symetryczności natury. W tej pracy pan De Bruyne opisuje, że właśnie świat działa na zasadzie przeciwności. Druga ciekawa praca, jaka mi wpadła, to była praca doktora Pająka pod tytułem Koncept dipolarnej grawitacji. Tam Pająk opisuje, że czym jest duch? Że duch w jego mniemaniu jest jakby przeciwciałem, czyli ciałem fizycznym o przeciwnych właściwościach. Trzecia taka ciekawa praca to jest teoria próżni Szypowa, która jest o tyle zaskakująca dla mnie była zaskakująca, że pokazywała, że z próżni praktycznie możemy czerpać nieograniczoną energię. No jak to? Z próżni nieograniczoną energię to jest coś nielogicznego, coś takiego, no burzyło to moje poglądy na temat tego, czego się dowiadywałem na studiach w szkole. Poczytałem tę pracę i zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe, że w XXI wieku nie ma teorii, nie ma jednej wspólnej teorii. Jest teoria względności Einsteina, są różne koncepcje Newtona, są koncepcje związane z teoriami strun, z kwantami, natomiast jak gdyby nie ma wspólnej części do tych wszystkich prac, czyli tak można powiedzieć, że one się nawzajem wykluczają. Jak jedno działa, to nie drugie, jak drugie, to nie trzecie. I zacząłem się nad tym po prostu zastanawiać, jak to jest możliwe. I pierwszą taką moją pracą, taką przełomową, to było właśnie pójście tą drogą De Bruyne'a, zasady symetryczności natury, że najpierw odkryłem na liczbach, że przecież oś liczbowa jest tak zbudowana, że w środku jest zero, w prawą stronę lecą liczby dodatnie, a w lewo ujemne. Suma tych liczb jest zero. Czyli można powiedzieć, że suma liczb i liczb przeciwnych jest zero. No to jest prawda. 1 plus minus 1, 2 plus minus 2 to jest zero. Skoro tak, to pomyślałem sobie, że być może znajdę gdzieś to w fizyce. I zacząłem się zastanawiać nad elektronami, nad polem magnetycznym i okazało się, że tak, że w każdym atomie jest tyle samo ładunków elektrycznych dodatnich i ujemnych. Co to znaczy? Ładunki mają takie same, ładunek elektronu i protonu jest taki sam, natomiast pole ma przeciwny zwrot. To znaczy, że gdybyśmy ładunki z sobą nałożyli, to znosi się pole elektryczne, a zostaje materia. Ale proszę zobaczyć, że z polem magnetycznym jest podobnie. Gdybyśmy biegun północny i południowy nałożyli na siebie, to znosi nam się pole magnetyczne. I to był właśnie jakby taki przełom tych moich koncepcji, tych moich po prostu rozważań. Oczywiście jako obserwator zauważyłem jeszcze, że materia nie jest jak gdyby martwa. Materia jest żywa, mało tego, materia jest inteligentna. Nie tylko ludzie, ale zwierzęta, rośliny są inteligentne. I wykombinowałem, że skoro tak, to najprawdopodobniej ta materia jest zbudowana na inteligencji, co znalazłem potwierdzenie również jakby w Wedach. I no i to po prostu wszystko jak gdyby powiązałem. Stworzyłem takie szeregi transformacji fizycznych, pokazałem w jaki sposób, jaki jest podstawowy ruch w przyrodzie, w jaki sposób z zera tworzy się świadomość,
świadomość tworzy materię, materia elektryczność, elektryczność magnetyzm. Jak to wszystko z sobą jest połączone, sprzężone. I doszedłem do bardzo właśnie ciekawych wniosków. A więc pierwszy wniosek to jest taki, że nasz świat jest światem holograficznym. Czyli tak naprawdę jest światem bezźródłowym. Bo mamy dwie formy jakby pól. Jest pole źródłowe i pole tak zwane wirowe, bezźródłowe. Pole źródłowe to jest na przykład grawitacja. Wektor pola jest do Ziemi. Natomiast pole wirowe, bezźródłowe, to jest pole, to jest pole, jakby to powiedzieć, magnetyczne na przykład. Tak, to jest pole wirowe, bezźródłowe. Bo suma dwóch biegunów o tym samym natężeniu, a przeciwnym zwrocie równa się zero. Czyli z jednej strony mamy pole magnetyczne, widzimy je, a z drugiej strony matematycznie udowadniamy, że jego nie ma, no bo suma tych wszystkich elementów jest zero. I jakie jeszcze właściwości ten świat ciekawe posiada? Ciekawą właściwością jest to, że jakby podstawowy ruch w tym naszym świecie, który oglądamy, to jest ruch wirowy. Czyli bierzemy szklankę, do szklanki nalewamy wodę i mieszamy. I w środku tworzy się lej. I ten lej na górze ma wejście do tego wiru, na dole ma wyjście. Gdybyśmy wsypali cukier i nie mieszali wody, to cukier mniej więcej jednakowo się ułoży na dnie. Ale jak zamieszamy, to zobaczymy, że ten cukier uformuje nam się w storze. Czyli wewnątrz tego wiru działają siły ściskające, na zewnątrz działają siły rozciągające. I proszę popatrzeć, że ten podstawowy element budowy, ten wir, on jest znowu, on ma charakter bezźródłowy. Czyli wejście do wiru, wyjście do wiru. I skojarzyłem pewne fakty z cewką. Zobaczcie, jak przez cewkę przepuścimy elektrony, wokół cewki powstaje pole magnetyczne. I w ten sposób ładunek elektryczny transformuje nam się w pole magnetyczne. Czyli zapis taki fizyczny to jest taki, że ładunek elektryczny, czyli Q, razy prędkość wirowania V daje nam jakieś inne Q, które jest już ładunkiem magnetycznym. Ponieważ interesowałem się jeszcze duchowością, wpadła mi kiedyś taka praca Siedem Ciał Człowieka, Osho, i to mnie po prostu olśniło. To mi olśniło, w jaki sposób to wszystko się właśnie transformuje. Czyli można powiedzieć tak, na początku było zero, to zero się podzieliło. Zobaczcie, suma zer to jest też zero. Czyli podział informacji, które był zawarty w zerze, jest absolutny, jest doskonały, tam nie ma żadnej straty. To tak obrazowo, jakbyśmy wzięli chleb, podzielili go na dwa kawałki i mamy dalej cały chleb. No to trochę takie dziwne, ale tak jest. A zero jest wszystkim, co jest. Zero nie jest puste. Zero puste jest w matematyce. A ja koncepcję zera rozszerzam, że zero jest sumą wszelkich przeciwności. Wszelkich praw i przeciwpraw na zasadzie właśnie tego plus i minus. Czyli zero dzieli się i wpada w ruch wirowy. Wpada w ruch wirowy, czyli tworzy się wir podobny jak w szklance. Te wiry się łączą i powstają z tego dwa ładunki świadomości o przeciwnych, przeciwnie. Jeden ładunek to jest powiedzmy dodatni, drugi ładunek to jest ujemny. I dalej te ładunki zaczynają wirować i tworzą wiry i teraz tworzą się cztery ładunki grawitacyjne. Dwa ładunki na ładunku tym świadomości dodatnim i dwa ładunki grawitacyjne na ładunku ujemnym. Czyli proszę zobaczyć, że zero tworzy dwa ładunki świadomości, a te dwa ładunki tworzą cztery ładunki grawitacyjne. I teraz dalej dzieje się analogicznie, że te ładunki zaczynają wirować i tworzą coś w rodzaju, potem się łączą z sobą i tworzą osiem ładunków elektrycznych. A my, proszę Państwa, znamy tylko dwa. A tu ja już mówię o ośmiu. I teraz te ładunki elektryczne tworzą 16 ładunków magnetycznych. I idzie to tak dalej i dalej i dalej i dalej. I proszę zobaczyć, co to przypomina.
jak ruskie matrioszki, że jedno w drugim, drugie w trzecim, trzecie w czwartym, czwarte w piątym i tak to mniej więcej po prostu wygląda. Czyli co można powiedzieć w takim układzie, co można powiedzieć o materii? Materia martwa czy żywa jest świadoma, bo jest zbudowana na inteligencji. I ja to mówię, proszę Państwa, ja to nie tylko wiem, nie tylko taką teorię stworzyłem, ale ja to czuję. Ja to przeżywam, że to tak jest. Ja to czuję w każdej chwili mojego życia. Każda forma materii jest świadomością inteligentną. Nawet kamienie to jest forma inteligencji. Nie tylko człowiek żywy. Nie tylko rośliny, nie tylko zwierzęta. Mendelejew, twórca okresowej tablicy, w pierwszej pracy napisał, że każdy atom żyje. Ale profesor wziął go na bok i mówi: słuchaj stary, ta praca jest genialna. Pod jednym warunkiem, że ty to wykreślisz, że atom żyje, że atom jest żywą tkanką. Jak to wyrzucisz, to publikujemy. I będziesz sławny, a jak nie, no to niestety skończysz w zapomnieniu i on to wykreślił. Także Mendelejew już takie, to nie są też moje, jakby to powiedzieć, tylko moje koncepcje. Wedy mówią, że wszechświat to jest jakby wielki umysł Boga. A my jesteśmy jakby jego myślami. Proszę zobaczyć, jaka to jest zbieżność. Czyli wracając do tych ładunków świadomości. Pole świadomości wokół ładunku to jest strumień zera. Czyli jak gdyby te ładunki świadomości, one się komunikują bez, jak gdyby bez czasu, poza czasem. Natychmiast, gdziekolwiek są, natychmiast się informują. Skoro materia jest, ładunek grawitacyjny jest zbudowany na wirującej świadomości, bo wirująca świadomość to jest materia, to jest materializacja. To co to znaczy? Że pole grawitacyjne to nie jest tym, czym naukowcy nas tutaj raczą. Pole grawitacyjne jest strumieniem świadomości. Czyli Ziemia jako całość jest otoczona strumieniem świadomości. To jest jakby, jest otoczona jakby, to jest inteligencja. I my wszyscy do tej inteligencji jesteśmy podłączeni w każdej chwili naszego życia. Niestety sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo tego nie szukamy. Nie szukamy. Grawitacja nie ma za zadanie nas przyciąganie do Ziemi. Grawitacja ma za zadanie nas informowanie, co się wokół nas dzieje. Informowanie naszej świadomości, podświadomości ma, to jest jak komputer, ma za zadanie po prostu informacyjne. Skoro tak, to proszę zobaczyć, że ładunek, że wirująca teraz materia tworzy ładunek elektryczny. Czyli linie sił pola elektrycznego to jest strumień materii, strumień masy. No nauka do dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest pole elektryczne. Wie, że ma zwrot, wie, że oddziaływuje, wie, że jest na ten, potrafi badać to oddziaływanie, natomiast nie wie, czym ono jest. Ono jest strumieniem materii. I teraz proszę popatrzeć, wirujący elektron to pole magnetyczne. To możemy sprawdzić sobie na cewce. Przez cewkę przepuszczamy, widzicie Państwo, czujecie Państwo tą fraktalno-wirowość, czyli wir w wirze, wir w wirze, wir w wirze. A w tym sednie zero. Czyli jak tu mówić o realności? Nie ma czegoś takiego jak realność. Inaczej można powiedzieć, że każdy z nas jest własnym światem. Każdy z nas tworzy swój własny świat. Poprzez swoje myśli, poprzez oddawanie tych myśli różnym rzeczom. To my jesteśmy tym elementem zasilającym ten świat. To nie świat jest potrzebny nam. To jest wszystko odwrotnie. Jak odkryłem tą piramidę, to stwierdziłem, że żyjemy w piekle dualizmu. Dlaczego? Proszę zobaczyć, w tym świecie jest od zawsze walka dobra ze złem. I ona się nigdy nie skończy. Raz wygrywa dobro, innym razem zło, raz wojnę wygrywają Rosjanie, potem Niemcy, potem Chińczycy, potem jeszcze ktoś. Ten świat jako podział to jest odejście nas od samego siebie.
I teraz jak się mówi, dziel i rządź. Jeśli my wchodzimy w podziały, to my się, proszę Państwa, pozbawiamy energii. My się pozbawiamy swojego bóstwa, swojej świętości. My oddajemy siebie, samego siebie mamonie. Zrozumiałem, że my musimy robić odwrotnie. My musimy się jednoczyć. My musimy się konsolidować. I wtedy, co się dzieje? Te energie nam po prostu wracają. Ta mamona gdzieś po prostu się jakby znika. Natomiast ten świat ma taką naturę, to jest dobrze w symbolu yin i yang pokazane. Jest yin i yang, prawda? Tyle samo białego i czarnego. Ale one zawsze walczą z sobą, a ta wojna jest wieczna. Proszę zobaczyć, że również są oszukani ezoterycy. Ezoteryk na przykład tam wygania jakieś złe moce, ale tych złych mocy i tych dobrych jest tyle samo. Za chwilę one wejdą gdzie indziej. Czyli to jest tylko działanie chwilowe.